Tuż za nami widzimy kopalnię Krupiński. Właśnie trwa totalna dewastacja wszystkiego, co jest na powierzchni. W stosunku do kopalni Krupiński dziwił mnie pośpiech. Proszę mi wierzyć, wiele kopalń zatrzymanych w wydobyciu, w których nie ma węgla albo był węgiel, dawno zatrzymanych, do dzisiejszego czasu ma bocznice kolejowe, ma wieże szybowe, ma niezasypane szyby, proszę pana, a tu kopalnia Krupiński znika w mgnieniu oka, wie pan, to jest niewiarygodna sprawa, jak szybko komuś zależy na tym, żeby zmazać wszelkie ślady po tej po prostu no, rzeczywiście wstydliwej dla polskiego górnictwa decyzji. Kopalnia Krupiński była czwartą najnowszą kopalnią w Polsce. Miała najnowocześniejszy w polskim górnictwie zakład wzbogacania węgla, dwuproduktowy, węgla energetycznego i węgla koksowego. Wszystko to zostało zlikwidowane. Jest dokumentacja fotograficzna z tego procesu, no to rzeczywiście, wie pan, no najbardziej zadowolony jest złomiarz, który może to wywieźć z tej kopalni. Nikt nawet się nie kwapi do tego, żeby w jakiś sposób wykorzystać tę konstrukcję w innym miejscu. No po prostu to przestaje istnieć. W najnormalniej w świecie przestaje istnieć. Kiedyś podjechałem tam, nawet poszedł sobie wyobrazić w Sylwestra, no i patrzałem ze zgrozą, jak w Sylwestrze, który zaczął dniem, że tak powiem, wolnym od pracy, naraz podjechało kilkanaście samochodów ciężarowych i wszystkie szybciutko ładowały złom, no, który oczywiście ktoś tam potem sprzedał. Pan, to jest dla mnie proces zupełnie niezrozumiały, zwłaszcza w sytuacji deficytu węgla w Polsce.